Mam do zrobienia bardzo fajną dostawę na czas. Jest do przetransportowania taka paleta ze złotem i to jest miejsce na jeden taki ładunek, wiesz, na jeden slot, ale niestety potrzebujemy do tego HDS-a. Niestety, bo do tego krokodyla nie mogę HDS-a dołączyć. Szkoda. Mam jeszcze taką ciężarówkę. Tutaj moglibyśmy coś takiego zrobić. Jest taki pojedynczy. Czekaj. Ale tu z kolei... Zobacz, pasowałoby, nie? Żeby tutaj jeszcze HDS-a gdzieś zmieścić i zrzucić sobie ten ładunek na pakę i pojechać. Zmienić koła na jakieś szybsze, wysokozakresowe skrzynie. I poszedł, ale niestety, no. Chcę właśnie jakąś taką małą ciężarówkę wziąć. Myślałem o pojeździe zwiadowczym, ale ten będzie za wolny, burlak, niestety. On jest, kurczę, strasznie wolny. Jeśli to jest akcja na czas, to muszę pomyśleć o czymś innym. O! I tutaj mamy Zixa, zobaczcie. To też jest mała ciężarówka. Mamy tutaj nowe opony i jeszcze jest ten dziwny glitch z przesadzonym offsetem dla tych nowych opon, więc mamy tutaj zwiększoną stabilność tej ciężarówki. Mam do niej dostępny najmocniejszy silnik i skrzynię wysokozakresową plus podwyższone zawieszenie. Także no to wygląda chyba najbardziej obiecująco ze wszystkich tych ciężarówek, które mam obecnie dostępne. Fajne te nowe oponki, nie? Bieżnik naprawdę wygląda genialnie. Okej, więc chyba mamy kandydata. Najbardziej interesuje mnie prędkość na wysokich biegach. Chyba jest odpowiednia, no i jeśli chodzi o automat, no to mamy 6 biegów. Myślałem jeszcze, żeby wziąć Western Stara, ale... No tamta ciężarówka jest taka trochę... Ona chyba była nawet szybsza niż ta. Ale jest większa, a to będzie trzeba tam manewrować po takich górskich terenach, po takich zawijasach, więc jestem ciekawy, jak sobie poradzi. Mamy tutaj stały napęd AWD, no i opcjonalną blokadę dyferencjału, żeby wyjechać sobie na niskich biegach. No ale zaletą jej jest to, że jest, zobaczcie, zrywna, dobrze się nią manewruje, no bo jest krótka. I chyba całkiem nieźle przyspiesza. Ale właśnie wziąłem te nowsze opony. No nie wiem, jak się będzie spisywać. Tutaj mamy takie błotko większe. I coś to wygląda, jakby te opony na błocie. Okej. Chyba po prostu nie ma co się zatrzymywać. Jak się zatrzymamy, to jest lipa, nie? Trzeba też może na tych wysokich biegach zmniejszyć trochę obroty, czyli puścić gazu. I wtedy chyba powinno być ok. Paliwa nie powinno nam braknąć, bo mamy na dachu jeszcze, ale zajedźmy sobie na stację benzynową. Ojej. Dobra, po asfalcie powiem wam, że ciężko. I stacja paliw, paliwo 29 litrów. No i jedziemy na misję, jedziemy na zadanie czasowe, na czasówkę. Jestem ciekawy, jak to pójdzie. Czy w ogóle to złoto zajmuje jeden slot? Raczej tak. Tutaj awaryjnie mam jeszcze Paystara zostawionego w razie czego. I z magazynu musimy dostarczyć tam w góry. Ja już wam pokazuję gdzie. Tu od razu ciężarówkę możemy sobie naprawić, bo trochę tam zawieszenie gdzieś rozwaliłem. Czekaj. A gdzie jest to nasze? Gdzie jest to nasza czasówka? O, jest tutaj. A, bo ty... My tu musimy dostarczyć, ale skąd? A, to my musimy z gór tu zjechać? Aha, ja myślałem, że my w góry mamy dostarczyć. To nie szkodzi, możemy zrobić też tak. W sumie sprawdzimy, jak na tym obszarze sprawuje się ta ciężarówka. Myślałem, że stąd trzeba tam w góry jechać. Po co do magazynu dostarczyć coś, jak to jest magazyn? Nie wiem, tak dziwnie trochę. Nie szkodzi, kawałek sobie tutaj przejedziemy, zobaczymy. Właściwie to moglibyśmy w prostej linii jechać po tych torach. I to by nam załatwiło temat, nie? Zobaczmy sobie na zewnątrz, jak tu wygląda sytuacja. Ty, patrz! Te koła są akurat tak rozstawione, że idealnie pasuje nam... Wychodzą poza te tory, nie? Wow! Okej, to jest ciekawe. No, nie jedzie się po nich szybko, co? Trzeba raczej zjechać na drogę, będzie szybciej sporo. Wydaje mi się, że tak. Ale ma zryw, kurczę. Ciężko się nią skręca, paradoksalnie. Wydawałoby się, że ponieważ mamy tutaj tak blisko rozstawione te osie,
no to powinna w miejscu zawracać, a tu się okazuje, że no nie do końca właśnie. Więc dużo mamy tutaj asfaltu i na asfalcie właśnie ciężarówka radzi sobie najgorzej. Trzeba zwalniać przy skręcaniu, bo te opony oczywiście nie są dobre do asfaltu. I teraz zobaczmy sobie, czy... Bo tutaj mamy zjazd, a moglibyśmy gdzieś tutaj dalej zjechać? Nie, trzeba się od razu pakować w te offroady. Dobra, no to jadę pod górę. Okej, i mamy tą naszą szybką wysyłkę. Paliwa powinno mi wystarczyć, ale możemy je przetankować do zbiorników na dole, dlatego że zyskamy lepsze rozłożenie masy. Więc tankujemy na dół. No i te, znaczy nie wiem, czy to akurat SnowRunner ma znaczenie, to rozłożenie masy. Odwracamy się w odpowiednią stronę. No i zobaczmy. Będziemy musieli też ładować na czas, więc chyba wypadałoby, żebym miał od razu rozłożonego HDS-a. Pytanie. Gdzie pojawi się ładunek? No bo tutaj była wymagana ciężarówka z HDS-em, prawda? Czyli z tym dźwigiem z tyłu. I gdzie ja mam to załadować? Na razie odpalmy. Zobaczymy, co się stanie. A, okej. No to teraz już wszystko wiemy. Dobra, i teraz sobie na spokojnie cofniemy. Rozłożymy żuraw. Wiesz, podpory... Podpory nie wiem, czy będą potrzebne. A, no i nie możemy ładunku oczywiście uszkodzić, co jest istotne. Dobra, i teraz sobie... A ciekawe, czy możemy zrobić coś takiego, że załadujemy sobie... Czekaj, muszę tutaj ręcznie zaciągnąć, okej. Okay. Że załadujemy to sobie i potem odpalimy zadanie ponownie. Spróbujemy tego? To będzie ciekawe, jeśli się uda. Okej, bo tak rzuciłem chamsko ten ładunek i pakujemy, przywracamy żuraw. No i restartujemy. A widzisz, nie można tak łatwo. Czyli pojawia nam się z powrotem ten ładunek. Okej, wszystko jasne. To nie ma problemu, po prostu rozłóżmy sobie żuraw. Ustawmy go tak, jak ma być. Hop. I teraz sobie zadanie restartujemy. Gotowi? Gotowi. No to zaczynamy. Ładujemy złoto na pakę. Nie mogę mieć więcej jak 500 uszkodzeń. Ciekawe. Okej. Dobra. Przywróć żuraw i jedziemy. I musimy do tego magazynu tam zdążyć. Czekaj, bo to nie jest zapakowane, cholera. Zapakuj. O, dobra, teraz. Tu się trochę pokopiemy w błocie, ale... Zaraz ruszymy z kopyta. Ciężarówka miała problem na śniegu, spory. Zobaczymy, jak będzie teraz. Tutaj by się przydały biegi niskie plus, nie? Żeby trochę szybciej. I szerokie kapcie lepiej by tutaj podziałały, ale na tym śniegu w sumie było najgorzej. Lepiej będzie na tym śniegu zaraz, do którego dojedziemy, bo będzie tak z górki trochę. Dawaj, dawaj, dawaj. Jest i poszedł. Dobra, złapał przyczepność. I tutaj mamy tą serpentynkę, że tak powiem. Trzeba uważać. Ekstra. Tutaj jest taki wystający, niewidzialny kamień. I automat szóstka. Okej. Okay. I jeszcze jedno wyzwanie takie większe jest właśnie teraz, w tym momencie. Czyli dojeżdżam do takich kamieni, skał. O, shit! ZX nie jest pojazdem zwiadowczym, więc nie mogę użyć wyciągarki niezależnej. Muszę niestety używać wyciągarki, znaczy mogę używać wyciągarki tylko i wyłącznie wtedy, kiedy mam uruchomiony silnik, więc muszę podjechać inną ciężarówką, żeby postawić go na koła i wznowić wyzwanie.
Okej, przygotowany żuraw. I zaczynamy. O Boże, co z tą kamerą? Cyk. Cyk. Jedziemy. Ale fajnie ruszył teraz. Dobra. Będzie trzeba ostrożniej tam na tych kamieniach. I tutaj spróbujmy lewą stroną wziąć ten zjazd. O cholera. Jeszcze gorzej. Nie chcę to środkiem, bo po środku jest jakieś takie dziwne błoto. A tu jest z kolei ta kłoda paskudna. Dobra. No, powiem ci, że te opony jakieś takie wyjątkowe na błoto to nie są. Myślałem, że poradzą sobie lepiej. Tutaj i błoto, i śnieg, i wszystko razem. I zaraz puszczamy. Łap tą trawę tam. O, super. Dobra, mamy to. Teraz tutaj ten zjazd trzeba ostrożnie. Okay. Ostrożnie, ale lepiej się nie zatrzymywać, bo jest też paskudny śnieg. Dobra. Mamy to. Ostrożnie. Trochę mniej gazu niż wcześniej. Bo zobacz, niby tak prosto się wydaje, nie? A jak mnie wtedy wysprzęgliło, to i na raz. Dobra, już mamy właściwie asfalt. Jeszcze wysokie biegi. I w pewnym momencie chyba będzie trzeba zjechać na te tory, nie? No i automat. Wbijamy szóstkę. I trzeba bardzo uważać na tym zakręcie przed nami. Więc tutaj sobie wbijemy wysokie biegi, żeby ciężarówka sama tak wyhamowała z siebie. I tutaj znowu wysokie biegi, o. Coś takiego. Dobra. No i tu oczywiście musimy skręcić. Znaczy, moglibyśmy tam pojechać przez tą rozwaloną drogę i myślę, że ta ciężarówka nawet miałaby szansę sobie poradzić. Ale jest to spore ryzyko w tym wypadku. No i wysokie biegi, torami. Trochę rzuca, ale nie na tyle, żeby tego nie opanować. Nawet bardzo, kurde. Jest, dobra. I zobaczmy. Jest, kurde, nie zobaczyłem. Co było napisane, bo szybko naklikałem. O nie. A chciałem zobaczyć koniecznie. Ech. No dobra, no i zobaczmy, czy pokaże mi się w ogóle rekord jakiś. No nie ma tego. Musiałbym chyba tam w góry pojechać, żeby to powtórzyć. Chyba, że to można jakoś kliknąć. Nie. Nie wiem ile. Nie mogłem spojrzeć, to wy pewnie będziecie wiedzieć, albo ja podczas obróbki tego wideo, jakby to sobie przeglądał. Na ten moment nie wiem ile nawet, jaki miałem czas i czy to był dobry, czy nie, ale zaliczyłem chyba na złoto, więc jest okej. Dobrze, mamy jeszcze jedno wyzwanie, które nas czeka, nazywa się wodny wyścig i tutaj myślę, że ta ciężarówka, czy raczej ten pojazd zwiadowczy będzie dobry do tego, czyli ten Hercules 6x6. Myślałem o burlaku, on by sobie tam oczywiście jeśli chodzi o przyczepność poradził bardzo dobrze, ale wydaje mi się, że Herkules też może być w porządku. Tu przydałaby mi się ta skrzynia wysokozakresowa, ale autostradowa chyba jest też taka szybsza i raczej nie potrzebujemy tych wszystkich gratów na pace, więc klatka bezpieczeństwa niech sobie będzie. Zostawimy tylko ten mały bagażnik na dachu, może inaczej, nie na dachu, ale w bagażniku tutaj, z dachu właśnie wywalimy, dlatego że chcemy, aby ciężarówka była jak najbardziej sterowna. No i tutaj już mamy wyciągarkę niezależną dla pilotów
I mamy też opony błotne, które nam się oczywiście tam bardzo przydadzą. Z tego co patrzyłem, chyba te były najlepsze, nie? Z tych opon. Teraz nie mam przed sobą tych statystyk, ale wygląda na to, że te. Tu jeszcze mamy opcję z łańcuchami. Okej. Okay. Więc tak, na pewno przyda nam się snorkel, jakiś wysoki. Zobaczcie, tutaj mam zainstalowany taki, który pasuje akurat do tego modelu, także mamy chyba furę przygotowaną. Tutaj jeszcze mamy opcję z błotnikami, ale ja ich nigdy nie zakładam, bo uwielbiam, jak błoto tryska do góry gdzieś tam. Dobra, i weźmy sobie może jakiś inny kolorek. O, czerwony. Zobaczmy, jak ta autostradowa skrzynia biegów się spisuje, więc mamy 6 biegów. Wow! Okej, te opony nie są cudowne na asfalcie, a na asfalcie też będziemy trochę jechać. No i ta prędkość na wysokich biegach jest słabiutka. Więc nie wiem, tak powiem szczerze, jak my tutaj wybrniemy na tej konfiguracji. Zobaczymy, jak się będzie spisywać w ogóle na tamtych błotach, nie? Okej, AWD oczywiście tutaj możemy sobie włączyć. No ale wysokie biegi wydają się takie dosyć wolne, co? Jak na autostradową skrzynię. Chyba ta wysokozakresowa lepsza by była. A na tych wysokich biegach najbardziej mi zależy właśnie. Za to kurde automat jest super szybki. No i zobaczmy przejazd przez wodę. Tam nie będziemy mieli za dużo tej... Nie, trochę tej wody jednak będzie. O kurde. Ale się tu ostro zatrzymał, nie? Wysokie biegi słabo. Chyba niskie plus tam były dobre. Jak będzie tam takie hardkorowe błoto? No zobacz, wolny jest, nie? Na wysokich coś tam muci. Chodzi mi o to, że skrzynię mogłem chyba wziąć inną. Jednak tą snowrunnerową, nie? Bo tam będziemy jechać prawie cały czas po błocie. Inaczej. Błota, jeśli chodzi o kilometry, to nie ma dużo. Ale jest dużo, jeśli chodzi o czas, jaki spędzimy na tym błocie. Nie? Bo droga asfaltowa też tam jest i jakby dużo jej jest, nawet więcej, jeśli chodzi o kilometry. Ale drogę asfaltową przejedziemy szybciej, mimo że będziemy musieli przejechać przez te takie wyrwy, które tam są pozostawiane, więc... Dobra, i zajeżdżamy sobie tutaj, już jesteśmy po drugiej stronie górskiej rzeki. Nie, czekaj, to się inaczej nazywa. Górski grzbiet, o. Górska rzeka to nie ten obszar, kurde. Dobra, ale automat jest super szybki, więc tutaj na asfalcie powinno być w mgnieniu oka. Dobra, zobaczmy sobie jeszcze... Aha, tu powinniśmy skręcić, okej. Tu jest nasza czasówka, wodny wyścig. No i spróbujmy, no. Najwyżej wezmę coś innego później. Tak naprawdę może to być każdy pojazd, nie musi być zwiadowczy. Ale tych zwiadowczych tak mało się używa. Dopiero w Expeditions będziemy się nimi więcej bawić chyba, co? Na to wygląda. Ale póki co, jedźmy sobie na czasówkę. Zobaczmy, jak nam pójdzie. Dobra, i tu się ustawiamy. Nie musimy brać tym razem żadnego ładunku. A możemy się nawet kawałek dalej ustawić. Pokaż zadanie. Witaj w naszych skromnych progach. Naszą coroczną tradycją jest wiosenny wyścig, w którym biorą udział miejscowi rybacy. W tym roku woda nieco podmyła drogi, ale dzięki temu będzie jeszcze więcej frajd. Dołączysz? No jasne. Musimy mieć poniżej 5 minut, żeby to zaliczyć. No dobra. Gotowi? Start. Jest trochę wody, ale nie ma jeszcze stresu. I oczywiście robimy tak, żeby jechać najwięcej poboczami, unikać błota. Paradoksalnie, nie? Okej, okay. Tutaj droga wygląda dobrze. Zobaczmy tutaj teraz, nie? Na razie idzie bardzo dobrze.
Okej. I tutaj błoto weźmiemy prawą stroną, czyli tą trawą. Tak jest. 5 minut mamy. Już minuta pierwsza minęła. Spróbujmy automat. Tak jak widzieliście, automat bardzo szybki jest w tym pojeździe, więc... Okej, i już asfalt. Kurczę, nieźle. Na razie mamy dobry czas. I automacik. O, kurde, 2 minuty. Zostały 3 minuty na dojazd, więc... Tutaj trzeba uważać na tą podmytą drogę, nie? Kurde, te opony. Okej, jest podmyta droga. Tu jeszcze nie ma tragedii. Złapałem kapcia? Chyba nie. O, dawaj, dawaj, dawaj. Kurde, tu by się przydały większe koła, nie? Dawaj, dawaj, dawaj. Jest! Wspiął się. Ekstra. Dobra. I poszedł. O, zgasł mi, kurde! Dawaj, to jest wyścig! Nieźle, nieźle. Okej, tam też mamy wyrwę. Te wyrwy są najgorsze, bo ten samochód jest taki... Uuu! Ole, dropnął. Samochód ma małe koła, nie? Stosunkowo. W stosunku do innych samochodów, które mamy tutaj dostępne, więc... Dobra, spróbujmy trochę prawą stroną. Widzisz. 3.40, jeszcze musimy tam wrócić na to miejsce. To jest... O kurde, cofaj! Ale ostry zakręt zrobili na tym wyścigu. Dobra. Automat. I mamy to. Jest. Rety, jesteś jak błyskawica. Może postaraj się nie zamęczać swojego auta. Oto nagroda. 3000 dostaliśmy za to. 4 minuty 9 sekund. Zachęcam do pokonania mojego wyniku. Nie wiem, ile tam żem osiągnął, ale mój samochód faktycznie wisi na włosku. Na szczęście mamy części naprawcze jeszcze tutaj w bagażniku. Na wszelki wypadek wziąłem, bo jeszcze jak widzieliście, mieliśmy sporo czasu na jakieś tam ewentualne naprawy. Więc no, poszło całkiem ładnie. A was zapraszam na kolejny odcinek ze SnowRunner. Trzymajcie się, na razie. Hejas!